Także proszę Państwa, zapraszam Państwa do Anglii, Ameryki Białystok. Nie do parku Skaryszewskiego, który jest tutaj za Stadionem Narodowym, bo tam mordują ludzi. Ale to dosłownie w przenośni. W gazecie było, proszę Państwa, kilka opisów, nawet i to, co z Czapelskiej, że chłopak wyszedł do parku Skaryszewskiego i zaprosił innego mężczyznę do domu. Ten po prostu zaczadził mieszkanie, on zmarł. Czy podczas reanimacji, jakoś tak potem chciał mieszkanie, jakby ja wiem, podpalić. Chłopak się zaczadził, no i ten, co to zrobił, przyszedł tu do parku Skaryszewskiego. Komputera nie wziął, nic nie wziął, w czapeczce tylko. Czapeczka. No i policja i monitoring i z Czapelskiej, i tu w parku Skaryszewskim rozpoznali. Także są napady, są kradzieże, są wyłudzenia, są oszustwa i kłamstwa. I kłamstwa. Jakbyście coś tam Państwo chcieli na infolinii mówić, to też mogą Was chcieć otumanić. Tak, tak, tak. Też takie kłamstwa były na infolinii, co oni mają adres e-mailowy info@ekstraportfel.pl. Zapraszam, aby się dowiedzieć. Ale no nie zapraszam do tej firmy Ekstra Portfel, bo tam w Forcie Wola też były takie firmy Ekstra Portfel i oszukały bardzo wiele klientów, bardzo wielu ludzi. Dlaczego? No dawały jakieś produkty lewe i potem ludzie dzwonili, wysyłali maile i oni nie odbierali, nie odzywali się. Tramwaj Warszawa.